Pociąg TLK Czartoryski ze stacji Gdynia Główna do stacji Lublin przez stację Sochaczew, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia jedzie na tor drugi przy peronie pierwszy. Pociąg TLK Czartoryski ze stacji Gdynia Główna do stacji Lublin przez stację Sochaczew, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia jedzie na tor drugi przy peronie pierwszy. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony numer 15-14 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 13-12 znajdują się w środku składu pociągu. Wagon numer 11 znajduje się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 13. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Planowy odjazd pociągu o godzinie 14:29. Pociąg TLK Gorzowia ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Gorzów Wielkopolski przez stację Kutno, Konin, Poznań Główny jedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszy. Pociąg TLK Gorzowia ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Gorzów Wielkopolski przez stację Kutno, Konin, Poznań Główny jedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszy. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony numer 15-14 znajdują się na początku składu pociągu. Wagon numer 13 znajduje się w środku składu pociągu. Wagony numer 12-11 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 11. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Planowy odjazd pociągu o godzinie 14:44. Pociąg osobowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do stacji Łódź-Kaliska przez stację Głowno, Zgierz stoi na torze 10 przy peronie 2. Pociąg osobowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do stacji Łódź-Kaliska przez stację Głowno, Zgierz stoi na torze 10 przy peronie 2. Planowy odjazd pociągu o